Ponad 600 osób pokonało 1963 metry, symbolizujące rok, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak, pseudonim Lalek. Moja rodzina bierze udział, siostra, siostrzenica z mężem, synek i po prostu chciałam z nimi wziąć udział. Pamięć o żołnierzach i miła atmosfera. Organizatorami biegu w Lubinie było Stowarzyszenie Sympatyków Zagłębia Lubin, Zagłębie Fanatyków oraz Starostwo Powiatowe w Lubinie. W tym roku mamy 650 miast, w których ten bieg się odbywa, nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Jest to największy bieg pamięci, jaki miał tutaj miejsce. Nie było zwycięzców i przegranych, liczył się udział. Jednym z uczestników biegu był poseł Krzysztof Kubów, który ufundował specjalnie przygotowane na tę okazję koszulki, które rozdawano uczestnikom biegu. W tym roku było ich w sumie 700. Jak widać po frekwencji, przede wszystkim dużo młodzieży, dzieci, jak najbardziej warto mówić o prawdziwej historii Rzeczypospolitej Polskiej, mówić o prawdziwej historii bohaterów Rzeczypospolitej Polskiej, jaką na pewno byli żołnierze wyklęci. Idea jest bardzo dobra i ja uważam, że my Polacy za mało zaznaczamy swoją polskość i powinniśmy to robić częściej. Wśród biegaczy była przewodnicząca Lubińskiej Rady Miejskiej Bogusława Potocka z Żalik, dla której był to już drugi udział w biegu. Staram się w takich biegach uczestniczyć, zresztą za niedługo będzie papieski, jestem już zapisana. Jest to jakby uczczenie tych, którzy naprawdę dali nam wolność, to byli prawdziwi patrioci. My już tutaj jesteśmy z dziećmi drugi raz, w zeszłym roku była trójka dzieci ze mną, w tym roku jest ich piątka pod opieką, także kolejne lata również będziemy. Bo lubię biegać. Po krótkiej rozgrzewce uczestnicy pobiegli alejkami Parku Wrocławskiego, by dotrzeć na wzgórze zamkowe pod Mur Pamięci. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a kibice Zagłębia Lubin wraz ze strażakami odpalili race. Następnie w towarzystwie samorządowców i przedstawicieli różnych instytucji złożono kwiaty. W Polsce i na świecie, już w tej chwili na świecie, ten bieg wpisał się naprawdę w piękną tradycję. Tradycję, no co tu dużo mówić, no, ludzi zapomnianych przez wiele, wiele lat, o których się nic nie mówiło, a teraz nagle sobie przypomnieliśmy i bardzo dobrze. W całej Polsce w 240 miastach biegło blisko 60 tysięcy uczestników. W Lubinie imprezie towarzyszyła akcja charytatywna. Zbierano pieniądze na leczenie Arkadiusza Sitka, górnika z Zetgi Rudna, chorego na nowotwór złośliwy.